Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. W ostatnim moim podcaście dotyczącym dyktafonów Olympus obiecałem, że po prezentacji udźwiękowionych modeli DM5 i po troszce DM3 przyjdzie czas na nieudźwiękowione dyktafony, które ostatnio Olympus zaprezentował, wprowadzając w lipcu nowe dyktafony z serii WS oraz VN. Najogólniej rzecz biorąc, seria VN, od niej zacznę przynajmniej w tym wstępnym opisie, to jest seria dyktafonów najtańszych, które Olympus prezentuje, prostych dyktafonów służących do nagrywania, które teraz po uaktualnieniu zostały wzbogacone o kilka ciekawych funkcji, co postaram się zaprezentować. Drugą serią jest seria WS i te dyktafony WS już mają troszeczkę więcej funkcji, bo mogą służyć jako odtwarzacz muzyki i mają troszeczkę więcej funkcji związanych z samym nagrywaniem. Jak również jeden z modeli WS został wyposażony w tuner FM, czyli w radio, co wydaje się bardzo dobrym pomysłem, aby więcej takich dyktafonów było w ten sposób wyposażonych. Dzięki firmie Olympus Polska miałem możliwość przetestować dwa modele dyktafonów: Olympus WS760M oraz Olympus VN 8500PC. Na początek o tym, co nowego, tak bardziej szczegółowo w serii WS. Tak naprawdę liczą teraz się dwa modele, WS760M i WS750M. I WS760 ma 8 GB pamięci, WS750 4 GB. Oba dyktafony dodatkowo mają slot na kartę microSD. Karty microSD nie ma w komplecie, trzeba ją samemu dokupić, gdyby ktoś uważał to za stosowne. Chociaż w większości z Państwa, jak sądzę, te 4 GB albo 8 GB w zupełności wystarcza. Oba dyktafony mają wysuwane złącze USB, czyli nie musimy używać kabla USB do podłączania do komputera, tylko możemy bezpośrednio taki dyktafon podłączyć. Też możemy skorzystać z kabelka, ale powiem szczerze, z tym podłączaniem USB to bezpośrednio do komputera nie jest to taka prosta sprawa, w tym sensie, że no to USB wystaje, ale gdzieś tam dyktafon też musi być blisko komputera i jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca i porty USB są bardzo blisko siebie albo bardzo nisko przy spodniej części obudowy laptopa, laptopik jest na przykład cienki, no to możemy mieć problem z podłączeniem, szczególnie kiedy porty USB ustawione są poziomo. No ale ogólnie rzecz biorąc dobrze, że taka możliwość jest. W moim egzemplarzu troszeczkę zacinał się ten styk, gdzie się USB wysuwa. Cóż jeszcze? Model Olympus WS760M jako pierwszy w rodzinie Olympusów został wyposażony w radio. Możemy w ten sposób słuchać rozgłośni radiowych na częstotliwościach UKF, jak również nagrywać audycje radiowe. Oczywiście potrzebne są słuchawki, które służą jako antena. Dyktafon Olympus z serii WS, oba modele mają w komplecie baterię wielokrotnego użytku. To jest taki olympusowy akumulator, który producent zapewnia, że do 20 godzin nagrywania może działać. Możemy go ładować przez port USB, tylko wcześniej trzeba sprawdzić stosowne ustawienia w menu dyktafonu. No ale też możemy akumulator wyjąć i korzystać ze zwykłej alkalicznej, pojedynczej baterii, tak zwanej AAA, czyli baterii, tej cienkiej baterii, cienkiego paluszka. Oczywiście dyktafon ma, tak jak zawsze, głośnik, ale głośniczek jest raczej niewielki i raczej nie zachwyca, mówiąc delikatnie. Także myślę, że do książek audio, no, przynajmniej ja nie byłem zadowolony, także nie polecam. Przyciski bardzo ergonomicznie zostały rozłożone, bardzo fajnie, chociaż Olympus zawsze słynął z tego, że raczej nie sprawiał problemów w obsłudze. Tutaj przyciski, bym powiedział, są wyjątkowo ładnie rozłożone. Dyktafon jest plastikowy, ale powierzchnia przód dyktafonu jest metalizowany. Jeśli mówimy o przyciskach, to może od razu opowiem, jak dyktafon wygląda. Jak zawsze w Olympusach jest taki podłużny, cienki. Jak na Olympus to jest nawet taki dosyć krótki, w ogóle jest bardzo mały, bo troszeczkę ponad 50 gram waży, także jest to bardzo leciutki model. Z tyłu fragment powierzchni zajmuje pod taką klapką właśnie bateria, co jest wyczuwalne, bo powierzchnia nie jest płaska. Jak również z tyłu mamy głośniczek, z przodu mamy, u góry przedniej części mamy wyświetlacz, pod wyświetlaczem przyciski, to jest przód, u góry mamy dwa stereofoniczne, bardzo niewiele wystające mikrofony i kiedy trzymamy dyktafon pionowo, tak że mikrofony mamy ku górze zwrócone, to z lewej, pomiędzy mikrofonami, z lewej strony jest wyjście słuchawkowe, z prawej strony wejście, do którego możemy podłączyć mikrofon. Jeśli chodzi o bok urządzenia, to właściwie z boku za bardzo nic nie ma. Z lewej strony mamy tylko, suwak Hold Power, którym wyłączamy, włączamy dyktafon, jak również drugi suwak służący do wyciągania wtyku USB. Natomiast same przyciski, które znajdują się pod wyświetlaczem, to są cztery strzałki, góra, dół, lewo, prawa, lewo, prawo, widoczne, wyczuwalne bez problemu. Pomiędzy nimi przycisk play, jak i również służący do zatwierdzania operacji. U góry nad lewą, prawą strzałką i pod lewą, prawą strzałką mamy dwa przyciski. Każdy jest troszeczkę inaczej wyprofilowany, jeżeli chodzi o kształt, ale przede wszystkim o wielkość. I u góry mamy przycisk z lewej strony, nad lewą strzałką przycisk stop, nad prawą strzałką przycisk rec, przycisk nagrywania. Po przeciwnej stronie, czyli pod lewą strzałką przycisk list i po prawej stronie przycisk indeks. I to jest właściwie cały dyktafon. Aha, z prawej strony jeszcze obok, właściwie to już tak prawie na spodzie, obok klapki z bateryjką mamy też taką, no w sumie paznokciem tylko wyczuwalną, to trzeba się mocno takie wejście, gdzie możemy włożyć kartę microSD, a jak pamiętamy, karty microSD są bardzo, bardzo malutkie. Pokrótce powiem, jakie mają funkcje przyciski list i indeks. Przycisk list działa jako taki przełącznik w trzech trybach. Pierwsze naciśnięcie przycisku list powoduje wyświetlenie listy plików, po której nawigujemy strzałkami góra-dół. Dwukrotne naciśnięcie przycisku list wyświetla listę folderów, czyli na przykład w obrębie dyktafonu mamy 5 folderów, tak? Od A do E. Natomiast jeżeli jeszcze raz naciśniemy, czyli trzeci raz naciśniemy przycisk list, to dostaniemy się do takiego ekranu home, znanego już z Olympusów DM w ostatniej wersji. I tutaj mamy trzy tryby. Dyktafon, muzyka i radio. I po uaktywnieniu dyktafon wiadomo, muzyka, no to mamy dostęp do folderu muzyka, do folderu music, muzyka, w którym znajdują się wgrane przez nas MP3. I radio, no to wówczas uruchomi się radio i strzałkami lewo-prawo możemy wyszukiwać sobie stację. Dłuższe przyciśnięcie w trybie dyktafonu tego przycisku play powoduje wejście do menu. Sygnały akustyczne są takie same jak zwykle w Olympusach, czyli jeżeli dźwięki mamy włączone, to podczas nawigacji słyszalne są sygnały dźwiękowe, gdy zatwierdzimy coś też jest słyszalny sygnał, gdy klawiszem stop wyjdziemy z menu, albo jeszcze raz naciśniemy stop w trybie gotowości dyktafonu, słyszalne są dwa dłuższe piski. Przy uruchamianiu i wyłączaniu Olympus nie wydaje żadnego sygnału dźwiękowego. I sprawa dźwięków jest dokładnie taka sama w jednym, jak i w drugim modelu. I to mam na myśli zarówno serię WS, jak i serię VN. Jeśli chodzi o same parametry nagrywania, to dyktafony WS, co jest też swego rodzaju nowością, tak jak DM, również nagrywają do formatu WAV, czyli mamy standardowo WMA, WAV i MP3. Przy czym WAV to jest 44,148 kHz, natomiast jeżeli chodzi o WMA, mamy tutaj ustawienia, tak jak zawsze, fabrycznie nazywane przez Olympus, czyli jakieś tam lecture, conference i kilka innych, tam stereo STX-ku, STH-ku, czyli to są takie typowe nazewnictwo olympusowe. Natomiast MP3 mamy dwa tryby, 128 i 256 kbps. I w tym dyktafonie mamy również funkcje, tak jak w Olympusach LS na przykład i też w DM, funkcję wirtualnego zoomu, czyli tego, jak szeroko ma zbierać mikrofon. I mamy tutaj kilka, nie mamy tak jak tam było, że zoom jest wide, narrow, standard, wyłączony, coś tam, albo zoom, ta charakterystyka mikrofonu, tylko mamy wyłączony 1, 2, 3, 4 i to trzeba sobie samemu dostroić, jak to najlepiej działa. Mamy oczywiście możliwość włączenia, wyłączenia filtru low cut. Z nowości, których nie było nigdy w WS-ach i w DM nawet tego nie ma, jest, no bo oczywiście jest Voice Activation, VCVA, możemy to włączyć, wyłączyć i to, czyli to jest ta funkcja rozpoznawania, kiedy ktoś mówi, a kiedy jest cisza, to urządzenie nie nagrywa. I działa to rzeczywiście dobrze, bardzo precyzyjnie, wycina ciszę z nagrania, ale czasami aż za bardzo, także no z jednej strony to może oszczędzić nagrywanie, a z drugiej strony bym był ostrożny w używaniu tego, ale też przyznam, że nie sprawdzałem tego bardzo długo, nie testowałem aż tak, więc Państwu pozostawiam eksperymenty z aktywacją nagrania głosem. Natomiast nową funkcją, znaną dotychczas tylko w rejestratorach, chyba tak to Olympus nazywa, LS5, LS10, LS11, jest funkcja VSync. VSync, czyli ustawienie jak głośności nagrywanego źródła, czyli momentu, w którym dyktafon hałasu, w którym dyktafon ma przestać rejestrować i zacząć rejestrować ponownie, czyli jakby taki inny sposób do Voice Activation, czyli jeżeli będziemy bardzo cicho mówić, to nie będzie nagrywał, a odpowiednio głośno, to dopiero wtedy zacznie. Natomiast jak odpowiednio głośno, no to już musimy to eksperymentalnie sprawdzić, tam kilkanaście tych progów jest. Nie testowałem tego, więc trudno mi powiedzieć. Niestety te Olympusy nie umożliwiają, tak jak urządzenia serii LS, nagrywać z zewnętrznych źródeł, nie mają osobnego wejścia liniowego, a szkoda. I to w zasadzie tyle. Jeżeli chodzi o odtwarzanie, tradycyjnie mamy funkcję eufony, mamy filtr szumu, filtr głosu. Te funkcje możemy włączyć, wyłączyć, one tylko mają znaczenie przy samym odtwarzaniu, mogą uwydatnić głos, żebyśmy go lepiej słyszeli. Jest też funkcja podziału pliku, możliwa do zastosowania. Dyktafon VN8500 wygląda bardzo podobnie, z tym, że on już nie ma wysuwanego złącza USB. 8500 to jest 4 GB, niższe modele mają 2 i 1 GB. Tu więc musimy podłączyć kabel USB, jeżeli chcemy coś przetransferować. Dyktafon ponadto ma trochę gorsze mikrofony i bardziej czułe na dotyk obudowy urządzenia. Nagrywa tylko w formacie WMA i MP3, nie ma formatu WAV już. WMA standardowa, MP3 mamy 192 i 128 kbps i co mnie zdziwiło, 48 kbps również. Nawet jak na taki Olympus nie najgorzej to brzmi, chociaż pewne przesterowania oczywiście słychać, no trudno, żeby nie. Nie mamy już tutaj żadnego wirtualnego zoomu mikrofonu, jak również funkcji VSync. Mamy podział pliku, mamy czułość mikrofonu wysoką i niską, ale w tym Olympusie w WS mieliśmy jeszcze czułość średnią. Jeżeli chodzi o odtwarzanie, mamy też filtr głosu, nie mamy już ufony na przykład. I ten dyktafon ma dosyć duży wyświetlacz i czego nie ma w dyktafonach WS, Olympusy VN, te nowe, posiadają możliwość regulacji wielkości czcionki, co może być bardzo przydatne dla osób słabowidzących. Jeżeli chodzi o wygląd, to dyktafon jest bardzo podobny do dyktafonów WS, jest nieco grubszy i dłuższy. Baterię wkładamy normalnie, to znaczy nie ma, tył jest płaski, nie ma jakiegoś takiego wybrzuszenia poprzez to, że bateria wystaje niejako z obudowy tak troszeczkę. No i co? I w tych VN-ach nie ma oczywiście też, tak jak nie ma z tego styku USB, tak nie ma slotu na karty micro SD. Dyktafon jest bardziej plastikowy, przyciski ma gumowe, matowe, przyjemne w dotyku, niemniej nie aż tak wyraźne jak w Olympusach WS. Ten główny przycisk nawigacyjny jest w formie takiego koła i pośrodku tego koła jest taki gumowy przycisk zatwierdzający. Przyciski do nagrywania są wyczuwalne, tak samo jak indeks i list. Funkcja przycisku list jest taka sama, przycisku indeks również, o tym nie powiedziałem przy poprzednim dyktafonie, ale skoro omawiam je mniej więcej razem, to myślę, że mogłem sobie pozwolić na takie odstępstwo. Przycisk indeks, tak jak zawsze w Olympusach, pozwala wstawić zakładkę, która później pozwala nam szybciej nawigować i przeskoczyć do danego fragmentu w pliku. Na koniec pokażę i opowiem, jak wygląda menu urządzenia oraz spróbuję poczynić pewnego rodzaju podsumowanie. Początkowo myślałem, że wystarczy mi do tego celu linijka brajlowska i wyciszona mowa, ale niestety z tej racji, że w komputerze Apple Macintosh, którego na co dzień używam, nie ma polskiej tablicy brajlowskiej i za bardzo nikt nie wie, jak tego dokonać, żeby taka tablica była. Bardzo mi się źle czyta i czytało polskim brajlem bez mowy, polskie znaczki, no, więc postanowiłem posłużyć się mową syntetyczną. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać. Obrócę sobie Zoom H1. O, dobrze. Tak więc słuchamy menu dyktafonu. Plik. Może trochę sobie zwolnimy. Tak więc 5 takich głównych menu mieliśmy w dyktafonie. I teraz menu plik zawiera następujące pozycje. I to w zasadzie tyle. Funkcje no, do obsłużenia raczej nie przez osobę niewidomą, w tym sensie, że w każdej z nich potrzebna jest jakaś interakcja i sprawdzenie, co je dokładnie dyktafon nam wyświetla. Teraz menu nagrywanie, pewnie najważniejsze w całym dyktafonie. Czułość mikrofonu. No to tutaj mamy czułość, jak w to wejdziemy, możemy sobie zmieniać i ustawiać, wybierać pomiędzy czułością wysoką, średnią oraz niską. Tryb nagrywania i tutaj mamy MP3, WAV i WMA. Zoom mic. Zoom mic to jest to, co mówiłem, wirtualny zoom, czyli to z jak daleka i w jaki sposób mikrofon dyktafonu ma nagrywać. Low cut, off i on, filtr low cut, włączony i wyłączony. Te dziwne takie dźwięki to są dźwięki sprawdzania pisowni, które komputer generuje, no bo VCVA to on nie wie, co to jest. VCVA, aktywacja nagrywania głosem, włączona albo wyłączona może być. VSync Rec to też to, co mówiłem, kolejny parametr nagrywania. I program nagrywania. Jeśli w to wejdziemy, możemy sobie zapisać jeden z programów nagrywania i potem go wywołać również. Aha, to z czułości to mówiłem. I teraz menu odtwarzanie. Redukcja szumu wysoka, niska, wyłączona. Redukcja szumu. Jak słyszeliśmy, może być wysoka, niska, wyłączona, przy czym to ma znaczenie tylko przy odtwarzaniu, proszę pamiętać. Euphony. I może być wide, standard i chyba wyłączone. To jest taki parametr, coś w rodzaju korektora tego, jak się dźwięk, no to w słuchawkach byśmy słyszeli. I to rzeczywiście trochę słychać, jak się słucha. Filtr głosu włączony, wyłączony. A to mieliśmy, redukcja szumu. Filtr głosu, no to jeszcze bardziej uwydatnia nam odtwarzany głos. Tryb odtwarzania. Tutaj decydujemy, jak to zawsze w Olympusach, czy ma być odtwarzany jeden utwór, czy odtwarzanie losowe, czy wszystkie pliki w dyktafonie, czy cały folder. Przeskok. Tu decydujemy, co mają robić strzałki, czy przeskakiwać po kolei pomiędzy plikami, czy też na przykład co minutę, 2 minuty, 5 minut i tak dalej. I program nagrywania, który też możemy stąd wywołać inny. Nowy wiersz. Dźwięki. Teraz menu trzecie, właściwie czwarte już. Dźwięki LCD. Podświetlenie. Kontrast. LED. Sygnały. Sygnały, czyli właściwie ustawienia dźwiękowe. Język. Języków mamy w tych dyktafonach do wyboru zasadniczo 7, a w tym VN dochodzi jeszcze chiński, a tak mamy standardowo angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański oraz rosyjski i doszedł również w tych WS-ach i VN-ach język polski, VN-ach język chiński. Urządzenie. I menu ostatnie, urządzenie. Wybór pamięci. Tutaj ustawiamy, czy ma być to pamięć wewnętrzna dyktafonu, czy wspomniana karta microSD. Oszczędzanie energii. Po ilu minutach dyktafon ma się wyłączyć? Bateria. Tutaj ustawiamy, czy korzystamy z baterii, i to jest dosyć istotne, czy korzystamy z baterii alkalicznej, czy z wbudowanego, dedykowanego akumulatora. Czas i data to wiadomo, sami tej daty no to nie ustawimy. Ustawienia USB, to jak właśnie dyktafon ma się zachowywać, czy ma ładować ten akumulator, czy też ma służyć jako pamięć masowa. Teraz czas na dyktafon VN 8500PC. I menu ma następujące opcje. Akurat ja testowałem model 8700 jednak. Tutaj się troszeczkę pomyliłem, za co przepraszam. I mamy tak. Nowy plik, nagrywanie, odtwarzanie, LCD, urządzenie, nowy wiersz, plik. Menu plik zawiera następujące opcje. Blokada kasowania, podział pliku, właściwości, nowy wiersz. Tylko jak widzimy 3 opcje. Nagrywanie. Menu nagrywanie. Czułość mikrofonu niska, wysoka. Tryb nagrywania. Tryb nagrywania znowu WMA MP3. Filtr na wchód. 2. Program nagrywania. Nowy wiersz. Odtwarzanie. Filtr głosu. Tryb odtwarzania. LCD głośne dźwięki. Rozmiar ściągi duża. Tamtych opcji nie omawiałem, bo są dokładnie takie same jak w ogóle jak w Olympusach, i takie same jak w przed chwileczką prezentowanych Olympusach WS. Tutaj mamy rozmiar czcionki. Kontrast, LED, sygnał, nowy wiersz, urządzenie. I ostatnie menu, urządzenie. Czas i data, rezerw sali, formatowanie, informacje systemowe, nowy wiersz. I to jest zasadniczo wszystko. Czy dyktafony sprawiają problem w obsłudze? W tych podstawowych funkcjach nie, bo można na pamięć się nauczyć, że przyciskamy klawisz menu, idziemy raz strzałką w dół, jest menu nagrywanie, rozwijamy i następnym raz strzałka to jest wejście w czułość mikrofonu, strzałka w prawo, a gdybyśmy zrobili w dół, no to byśmy weszli w wybór formatu. Trochę brakuje mi tego, co było w Olympusach, ale to już nie w tych DM poprzednich, DM nawet 550 i 450. Mam na myśli DS, jeszcze do DS75. Mianowicie regulacje takiej czułości mikrofonu wysoka, niska, średnia albo chociaż wysoka, średnia przy pomocy ręcznego takiego suwaczka z boku dyktafonu. To było jednak bardzo sensowne. Brakuje mi tego, co kiedyś zawsze było w Olympusach tych starych, że klawisz play, klawisz odtwarzania, jeszcze jak te klawisze były z boku, podczas odtwarzania, gdy go się przyciskało, powodował przyspieszenie, zwolnienie i powrót do ustawień standardowych. I to było bardzo przyjemne, można było sobie w prosty sposób zwolnić jakiś materiał audio albo go przyspieszyć. Tutaj niestety tego nie ma. Co jeszcze? Komu można taki dyktafon polecić? No wszystkim osobom, które szukają niewielkiego dyktafonu z podstawowymi funkcjami, chociaż jak widać tutaj ten zakres podstawowych funkcji znacznie się poszerza. To już te Olympusy troszeczkę funkcji jednak mają więcej niż kilka lat temu. Jeśli chodzi o ceny, to VN 8700PC kosztuje około 300 zł, WS760M kosztuje ten z radiem jakieś 600 zł, tańszy model jakieś około 400 zł. Tak, ceny zaokrąglam dokładnie 399 i 500 chyba 80 zł, jakoś tak. Na pewno to radio może być kuszące, bo jakoś tam da się je obsłużyć. No jeszcze jak ktoś trochę widzi, to w ogóle, chociaż dyktafon da się spokojnie obsłużyć. Wyświetlacz WWS co prawda nie jest najwyższych lotów. Konkurencyjny w miarę cenowo do tego Olympusa jest Zoom H1, no ale to jest zupełnie urządzenie z innej klasy, jednak ono ma o wiele lepsze mikrofony. Tak więc, no, jeżeli ktoś bardzo chce dobrze nagrywać, to pewnie byłby lepszy ten Zoom. No ale zdaję sobie sprawę, że te Olympusy też nie są złe. Nagrywają może bardziej nieco płasko, ale za to mają bardziej czytelne przyciski, dłużej trzymają na baterii, są mniejsze, są lżejsze, szczególnie ten WS. Jeszcze mają kilka innych funkcji, których nie ma Zoom H1. Tak więc dobrze, że w dobie braku dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możemy za te kilkaset złotych kupić sobie dyktafon, który w podstawowej funkcjonalności spokojnie obsłużymy i będzie nam służył choćby w szkole czy na studiach. I jeśli nie produkujemy profesjonalnych nagrań, nie rejestrujemy jakichś podcastów, spotkań, takich, gdzie potrzebny jest bardzo naturalnie brzmiący dźwięk, to wspomniane Olympusy w zupełności nam wystarczą. Tradycyjnie można dyktafony kupić w takich dużych sieciach jak Komputronik, Media Markt, Saturn i tym podobnych. Więcej informacji na stronach internetowych Olympusa, jak również na Facebooku, na profilu Tyflo Podcast oraz w portalu internetowym Tyfloświat, gdzie pojawi się artykuł szerzej opisujący te dyktafony. Próba nagrywania 128 kbps. No, dyktafon nagrywa głośno, jak to wszystkie Olympusy, on nieźle myślę nagrywa, natomiast no, to jest dyktafon, jak mówię, urządzenie raczej stworzone do nagrywania głosu, niekoniecznie jakiegoś dużego tła. Tramwaj teraz. Do 128 kbps. No i na ulicy zobaczymy. Dyktafon się bardziej do nagrań głosu jednak sprawdzi. Niemniej możemy go też przetestować w takiej bardziej otwartej przestrzeni, gdzie jest więcej dźwięków. 128 kbps ponownie, tym razem czułość mikrofonu niska. No także będzie pewnie słychać, że nagranie jest bardziej ciche. 128 kbps, tym razem czułość mikrofonu jest wysoka, także słyszalne nagranie zarejestrowane powinno być znacznie głośniejsze. Format MP3 256 kbps, dwie jakości Olympus WS750 i 760N ma. Jeżeli chodzi o format MP3, to jest 128 kbps oraz 256 kbps. DVD Poleca Radio Z. Reklama. Radio Z. Z na punkcie muzyki. Zobacz nowy film z legendarną Claudią Cardinale w roli matki. I znowu dyktafon serii VN. Tym razem czułość mikrofonu ustawiona jest na wysoka. Tu mamy do dyspozycji dwie czułości, wysoka i niska. No i teraz ta czułość wysoka, czyli będziemy słyszeć głośniejszy dźwięk nagrania. Olympus seria VN 128 kbps. Czułość mikrofonu ustawiona na niską, to jest też dosyć głośno słychać, ale nie tak głośno jak w czułości wyższej. Mamy, jeśli chodzi o format MP3, w tym dyktafonie do wyboru najniższą opcję 48 kbps, a następnie 128 kbps i 192 kbps. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.